Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej, nieść krzyża znój. Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy dzieł, tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy dzień, tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W 30 dzień po pogrzebie modlimy się o łaskę nieba dla świętej pamięci Mirosława Kurek. Spotykamy się w niedzielę przy ołtarzu Pańskim, bo Chrystus nas zaprosił. Spotkanie z Nim to najlepszy sposób rozpoczęcia nowego tygodnia. On uleczy nasze słabości i umocni nas. Przez trzy najbliższe, przypadające przed Wielkim Postem niedzielę, poznamy na nowo prawdę o uzdrawiającym działaniu Boga. Dziś pośród codziennego trudu życia staje przed nami Chrystus. Pragnie On zamienić nasz smutek i cierpienie w radość uzdrowienia. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus tem, benedicimus tem, adoramus tem, glorificamus tem, gratias animus tibi,
propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Qui dolis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Joba. Job przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik, jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty? Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę, lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak tkackie czułenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zazna. Oto Słowo Boże. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu. Słodko jest Go wychwalać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. Panie, Ty lecz złamanych na duchu. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej nadaje imię. Panie, Ty złamanych na duchu. Nasz
nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi. Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniał obowiązki szeferza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Oto Słowo Boże. Słabości i nosił nasze choroby. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy Cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, tak wygląda życie naszej parafii, że w niedzielę nie wszystkie msze święte mieszczą się właśnie w ciągu dnia i w stylu rotacyjnym
dwie wioski zawsze w miesiącu raz, a jedna dwa razy mają mszę świętą wigilijną w sobotę jako mszę niedzielną. Kiedy wczoraj byłem na mszy świętej niedzielnej na jednej z wiosek, tak wchodząc do kościoła, zażartowałem do zgromadzonych tam ludzi i mówię do nich tak: Orety, ale jest zimno. To w nagrodę za to, że jest taki mróz, to powiem wam kazanie długie, czy wolę, może wolicie krótkie. I wtedy odezwał się jeden z panów i powiedział: może być długie, ale nie o polityce. I właśnie wtedy nawiązałem do tych słów zacnego parafianina, a także i na mszy świętej o 11 dzisiaj, a także i teraz do tych słów chcę nawiązać. W tych dniach w Łobzie mają miejsce modlitwy, a także i uroczysta sesja, i imprezy towarzyszące związane z dziesięcioleciem naszego powiatu. W piątek była msza święta dla samorządowców z tego terenu. Tej mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. I właśnie ksiądz arcybiskup bardzo mocno podkreślał, jaka jest ważna rola katolików w życiu publicznym. I równocześnie, jak ważne jest to, by wspólnie budować coś, co nazywamy dobrem wspólnym. Tymże jest polityka. Nam najczęściej polityka kojarzy się z takimi sloganami: Kościół się miesza do polityki. Kazanie było polityczne. Kościół nie powinien mówić o polityce. Albo nam się kojarzy z tymi różnymi ludźmi, którzy są u sterów w rządzie, czy na tych wyższych szczeblach, czy bliżej. I wtedy mówimy, to jest albo krajowa, albo miejscowa polityka. I okazuje się, że wmawiają nam, a my te bajki powtarzamy, że polityka jest czymś złym. Tymczasem z definicji polityka jest to troska o dobro wspólne. I tę definicję dla samorządowców przypomniał w piątek ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Jest to troska o dobro wspólne. I dalej w swojej homilii ksiądz arcybiskup mówił, jak to było w czasach Starego Testamentu u Izraelitów, gdy ludzie, lud Boży, Izrael, lud poddany Panu Bogu, troszczyli się o dobro wspólne. Mamy w Starym Testamencie takie księgi, które nazywamy księgami sędziów. Jest to okres po zawarciu przez Izrael przymierza z Panem Bogiem na górze Synaj, kiedy już wytworzyła się pewna państwowość, ale wtedy w Izraelu istniało coś takiego, że każdy, czując obecność Pana Boga, troszczył się o dobro wspólne narodu. I tak było przez wiele lat. Do jednego momentu, kiedy ludzie przyszli do proroka Samuela, ostatniego z sędziów, i powiedzieli mu tak: inne narody żyjące obok nas mają swoich władców, dlatego także namaść nam kogoś na króla, abyśmy mogli żyć tak, jak żyją inne narody. I wtedy, gdy Samuel zwrócił się do Pana Boga, przekazując mu prośbę ludzi, autor natchniony stwierdza: Bóg się zasmucił, bo tą swoją prośbą ludzie odrzucili Boga jako króla i chcieli mieć człowieka jako króla. Ale równocześnie w tym wszystkim kryło się coś jeszcze innego. Do tej pory oni razem odpowiadali za wspólne dobro.
i za przestrzeganie przymierza z Panem Bogiem. W trudnych czasach radzili się ludzi mądrych, mędrców, sędziów, którzy nie byli sędziami na urzędach, ale to byli ludzie uznawani przez społeczeństwo jako wielkie autorytety moralne. Odrzucili ten styl, bo chcieli mieć króla tak, jak króla mieli inne narody. Co to w praktyce oznaczało? Oznaczało, że rezygnujemy z dobra wspólnego, a mamy władcę, który nam rozkazuje i którego słuchamy, który jeżeli mówi idźcie na wojnę, to idziemy na wojnę, który mówi jeżeli jest czas pokoju, to jest czas pokoju. I ksiądz arcybiskup podkreślał, że ta mentalność z jednej strony troski o dobro wspólne i działanie całych społeczeństw zgodnych z zasadami moralnymi, a tym, że ktoś panuje nad ludźmi i tamci ludzie cedują swoje prawo do troski o dobro wspólne na innych ludzi, równocześnie na nich narzekając, atakując ich, a równocześnie bezmyślnie słuchając. Te czasy ciągle się przewijają na przemian. I także jest dzisiaj we współczesności. Ksiądz arcybiskup podkreślił, że we współczesnym świecie, we współczesnej Europie mamy nowych królów, mamy nowe królestwo, które nie jest nazywane po imieniu królestwem, ale które zarządza. Przychodzą zasady, przychodzą dyrektywy, przychodzą wytyczne, a my, biedni ludzie, musimy się temu wszystkiemu podporządkować. I często czujemy się bezradni i nie mamy nic do gadania, bo ktoś za nas postanowił. I dlatego także mówimy, że są trudne czasy. I dlatego także mówimy o kryzysie, bo ktoś inny za nas podejmuje decyzje. I kochani, zobaczcie, ksiądz arcybiskup w swojej homilii piątkowej dalej podkreślił, że są takie miejsca, gdzie ludzie jeszcze pamiętają, co to jest troska o wspólne dobro. I tutaj nie tylko chodzi o wielkie miasta jak Szczecin, ale właśnie podkreślił te lokalne społeczności, takie jak nasza, gdzie ludzie, jeżeli chcą, potrafią, współpracując, budować swoją codzienność na zasadzie troski o dobro wspólne. Pytanie, zarzut, czy mieszać się, czy nie mieszać, używam specjalnie tego sformułowania, do polityki, czy też ten temat zupełnie mijać. Polityka jest także w rodzinie. To także małżonkowie muszą dbać o dobro wspólne rodziny. Jeżeli nie dbają, to rodzina się rozsypuje. To rodzice muszą dbać wspólnie o dobro swoich dzieci. To dzieci muszą dbać o dobro swoich rodziców. Troska o dobro wspólne. A to już jest polityka. Bo z definicji polityka jest troską o dobro wspólne. A więc widzimy, że z tym tematem troski o dobro wspólne spotykamy się codziennie. I oczywiście także troska o dobro wspólne sięga także szerszego kręgu niż rodzina. Jest także to temat tyczący życia społecznego, życia danej wspólnoty, czy w wymiarze mniejszym, jak wspólnota lokalna, czy wspólnoty większej, jak naród. Troska o dobro wspólne. Tak bardzo mocno wmawiają nam, że Kościół się miesza. I ksiądz arcybiskup przypomniał, jak przed wiekami wmieszał się do polityki biskup Stanisław.
ten z Krakowa. Dzisiaj by skomentowali ci, którzy mają i gazety, i telewizję, i internet, że to biskup się wmieszał. A o co chodziło w tym sporze z królem? Król poznał zasady panowania nad ludem, które obowiązywały na wschodzie Europy. Tam nie było troski o dobro wspólne. Tam była bezwzględna realizacja woli króla. I niezależnie od tego, czy król miał rację, czy racji nie miał, czy to było mądre, czy głupie, to tak trzeba było zrobić, bo to rozkazał król. I w ten sposób deptało się prawa ludzi. Niszczyło się ich i to w każdym względzie, nie mając do nich żadnego szacunku. I w tym momencie wystąpił biskup, który stanął przed królem w obronie ludzi. Dzisiaj by powiedzieli, wmieszał się do polityki. Kiedyś nie było takich potężnych narzędzi jak telewizja, radio, gazeta, internet, aby go skompromitować i aby go tak określić. Więc zastosowano w sposób bardziej prosty. Po prostu w czasie mszy świętej odprawianej w kościele został zamordowany. Tylko dlatego, że umiał stanąć przed królem w obronie ludzi. Dziś wyskomentowano, wmieszał się do polityki. Polityka go zabiła. A on dbał o dobro wspólne. On troszczył się o ludzi poniżanych, o ludzi zagubionych, o ludzi, z którymi się nie liczono. I kochani, właśnie taka jest definicja życia społecznego i politycznego. Troska o dobro wspólne w każdym wymiarze, w domu rodzinnym, w małych, lokalnych społecznościach, czy w dużych społecznościach. I nie możemy obok tematu tego pozostawać obojętni. Bo co to za ojciec, który powie, dobro wspólne mojej rodziny mnie nie interesuje. Dobro moich dzieci mnie nie interesuje. W imię niemieszania się nie powiem to, co służy wspólnemu dobru. Czy to jest logiczne myślenie? Czy to jest logiczna postawa? Oczywiście, że nie. I dlatego troska o dobro wspólne należy także do istoty życia chrześcijańskiego. Wierzę w jednego Boga, przedstawmy Panu nasze prośby i módlmy się za Kościół Święty, aby radosnym i odważnym sercem głosił dobrą nowinę całemu światu. Ciebie prosimy.
zagłoszących Boże Słowo, aby pełniąc pokorą i ofiarnością zleconą im posługę, radowali się doświadczeniem owoców łaski Bożej. Ciebie prosimy za zniewolonych przez złego ducha, aby wraz z Kościołem wyciągali dłonie do Pana Boga, w Nim ufnie szukając pomocy. Ciebie prosimy o łaskę nieba dla świętej pamięci Mirosława Kurek w 30 dzień po jego pogrzebie. Ciebie prosimy za nas samych, abyśmy w każdej chwili naszego życia byli otwarci na przyjęcie Jezusowego uzdrowienia. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków. Amen. Przygotuję Ci serce, o Chryste, przygotuję Ci serce niewinne, takie jasne, radosne i czyste. Przygotuję Ci serce, o Chryste, przygotuję Ci serce miłością, taką wielką, co wszystko zwycięża, abyś wstąpił do Niego z radością. Przygotuję Ci serce miłością, przygotuję Ci serce ofiarą, precz odrzucę, co kusi i wabi. Przygotuję nadzieją i wiarą, przygotuję Ci serce ofiarą. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne. Spraw, niech one staną się dla nas sakramentem dającym życie wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas, Boga wiernym, abyśmy Tobie składali dziękczynieniem i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy. Przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego. A wstępując do Ciebie, o Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Sanctus, 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 do
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziom, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, dona Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Jezu drogi, Tyś miłością, przyjdź daj siebie nam. Duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi siebie daj. Duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Daj mi siły w życia boju, usuń z wątpień noc i zachowaj na spokoju, sercom daj Twą moc. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Thank you.
Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Módlmy się. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. To nasze rycerskie hasło, ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Naprzód przebojem młodzi rycerze, do walki z grzechem swej duszy. Wodzem nam Jezus w hostii ukryty, z Nim w bój nasz zdać ruszy. Wodzem nam Jezus w hostii ukryty, z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.